Sama rewolucja goździków trwała niezwykle szybko. Praktycznie rzecz biorąc, zakończyła się następnego dnia. Wybuchła w nocy o 22:30-24 kwietnia 1974 roku, kiedy to siły puczystów, ponieważ na początku był to de facto pucz wojskowy stworzony właśnie przez tych młodych oficerów armii portugalskiej, jednostki kontrolowane przez nich wyszły z koszar i w ciągu bardzo szybkim, to w kilka godzin jedynie, zajęły wszystkie kluczowe budynki dla funkcjonowania państwa. Lotniska, mosty, stacje wodociągów, wszystkie te neurologiczne elementy architektury, których kontrola zapewniała utrzymanie bezpieczeństwa i spokoju publicznego. Praktycznie rzecz biorąc nie napotkano żadnego oporu. Siły zbrojne były na tyle Powiedzmy, zinfiltrowane przez yy, puczystów, że zasadniczo rzecz biorąc, yy, jedynie bardzo nieliczne yy, pojedyncze jednostki dalej były po stronie rządowej, yy, a i te praktycznie nie zdążyły nawet w żaden sposób zareagować. To tak jak powiedziałem, była kwestia kilku jedynie godzin. Yy. Przypuszcza się, że za tą głęboką infiltracją stoi też jedna z przyczyn całej rewolucji, taka trochę mniej znana, ponieważ chodziło także o planowaną nowelizację ustawy o siłach zbrojnych, która miała właśnie oficerom milicji, tych biorących udział w koloniach w wojnie dać im takie same przywileje jak oficerom zawodowej armii portugalskiej, na co się właśnie ci młodzi oficerowie spodziewający awansów nie zgodzili. W związku z czym zwolennicy puczu byli praktycznie wszechobecni w armii, nikogo nie było jak rzucić przeciwko. Rząd praktycznie nie był w stanie w żaden sposób zareagować. Pozbawiony był łączności, pozbawiony był sił, na które mógł liczyć, mógł właściwie tylko Oczekiwać biernie na rozwiązanie sytuacji. Lizbona zaś, która była zarzewiem właśnie całej rewolucji, zaczęła szaleć. Pomimo próśb puczystów o pozostanie w domach do momentu uspokojenia się sytuacji, mieszkańcy masowo wychodzili na ulicę, masowo dołączali się do maszerujących żołnierzy. No była to w pewnym sensie eksplozja radości, no bo jednak jakby nie patrzeć dyktatura właśnie w tym momencie tego. Tego 25 kwietnia zaczynała się walić i ludzie chcieli w tym uczestniczyć. Gdzieś, mniej więcej, właśnie w godzinach porannych, rodzi się też ten symbol rewolucji, czyli, czyli goździk. Właśnie tutaj nie do końca wiadomo w jaki sposób, zawsze z takimi anegdotami jest problem, że nie wiadomo właściwie, co dał im początek. Jedna z popularnych wersji mówi, że po prostu akurat odbywał się wtedy Lizboni targ klorystyczny i, i, i żołnierze ograbili go z goździków. Inna wersja mówi, że jeden z żołnierzy poprosił yy, pracownicę kawiarni o papierosa i ona dała mu goździk, bo akurat papierosa nie miała. No, stąd się wziął symbol. Yy, zasadniczo rzecz biorąc 25 już było właściwie po sprawie.